Wstępnik naszych ustaleń dnia 19 października 2015 roku około godziny 11.40 w Opolu przy ulicy Arki Bożka na niestrzeżonym przejeździe kolejowym kierujący rowerem w wyniku najprawdopodobniej niezachowania należytej ostrożności wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus. No niestety w wyniku wypadku kierujący rowerem poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu będzie pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratury. No, z czasem na pewno ustali się jakieś okoliczności, jak mogło dojść do tego wypadku.